Dziś w 2024 roku konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej gości w Świnoujściu, a moim i Państwa gościem jest członek zarządu Deutsche Windtechnik Wojciech Łóżniak. Dzień dobry. Proszę Pana, w jaki sposób kształtuje się rynek serwisu w Polsce? Czy jest miejsce dla niezależnych firm serwisowych? Zdecydowanie. W ostatnich latach rynek dość mocno się zmieniał. Oczywiście jest on zdominowany przez tak naprawdę serwisy producenckie, ale wraz z rosnącymi wymaganiami klientów, ich oczekiwania się też jakby zmieniają względem kontraktowym. Jesteśmy jedną z niewielu firm, która może na to odpowiedzieć, dlatego myślę, patrzymy na ten rynek bardzo dobrze. Jesteśmy tu już ponad 10 lat z sukcesami i tak naprawdę widzimy, że ta przestrzeń dla nas jest coraz większa. Rozumiem. A czy są jakieś trendy, które na nowo kształtują rynek? Czy zmieniają się oczekiwania tego rynku? Są pewne trendy wywołane tak naprawdę oczekiwaniami legislatorów czy samych firm handlujących energią, gdzie wymagania względem całej branży odnawialnej są coraz większe w kwestii generacji energii, zarządzania nią i tak naprawdę łączenia procesów. Dlatego my też patrzymy z nadzieją i tak naprawdę z potencjałem na to, jak rozwinie się cable pooling, w jaki sposób łączyć tak naprawdę hybrydy, czyli łączyć wiatr z fotowoltaiką czy z magazynami energii, to też będziemy starali się zaadresować w naszej ofercie po to, żeby tak naprawdę odpowiedzieć na te oczekiwania. A jakie będzie znaczenie offshore i czy Deutsche Windtechnik działa również w tym polu? Myślę, że każdy siedzący w branży widzi, że offshore będzie naprawdę tak zwanym game changerem pod względem ilości zatrudnionych i poziomu skali inwestycji i tak naprawdę zaangażowania wielu gałęzi przemysłu. Więc będzie z jednej strony to wyzwanie, z drugiej strony duży potencjał rozwojowy i my jako Deutsche Windtechnik też od ponad dekady działamy na offshore na rynkach międzynarodowych. No i już otworzyliśmy tak naprawdę dedykowany oddział dla offshore w Polsce. Mamy zatrudnionych pierwszych techników, cały czas szukamy kolejnych, zwiększamy nabór po to, żeby być gotowym na pierwsze wyzwania, które są w Polsce już tuż za rogiem. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Wojciech Łóżniak, członek zarządu Deutsche Windtechnik.